Mówią, słoma z butów, co oznacza? Wiecie, sami wiecie, więc dlatego my mamy złodziejską krew teraz i to też nie, tego nie da się wyplewić o tak łatwo. A czy on cały czas jara szluga? Wszystko mi się tak wydaje. Nie mogę uwierzyć, że jestem na wolności. Że jestem tutaj. Że jestem tutaj. A, ja też. Mogę ładnie tutaj jest, nie? Chyba tylko, że okoliczności nie są przyjemniejsze. A co poradzisz? Mam cię podsadzić? Te mu widoki zyskują na urodzie. A, czyli nie jesteś tu po raz pierwszy? No nie za bardzo. Zdaje się, że trzeci. I to trzeci. Miałem tu kilka fuch. Z Salibanem. No, tak. Okej. No okej, okay. A czekajcie, bo on mnie tutaj tak pogania, a ja tu pewnie jakieś skarby będę miała. Jak zwykle. Ja szukam skarbów i teraz będziemy eksplorować tę mapę. Potem się znowu okaże, że nic nie odkryliśmy. A że tutaj był skarb, tam był skarb. Jeszcze tam był skarb. Jakaś moneta. O, mówiłam? Mówiłam, patrzcie. Skarb. Znajdujesz skarb. No, wiedziałam. Mongolski pojemnik na wodę. Przybliż. Mongolski pojemnik na wodę. Pusty. No, widzicie, znalazłam. No, czyli tu powinien być teraz spokój. No i co teraz? Jakieś dziwne twarzowe ma ten mój brat. W ogóle jakiś niepodobny. Nie wdrapiemy się na ten most. Jak to nie? Że ja nie dam rady? Zobacz, pod łukiem jest jakaś belka. No. Dosięgniesz ją liną? Tak, jasne. Dosięgnę. O, co to za pytanie w ogóle? Challenge accepted. No, patrzę. No to ciach. He. Ojojoj. No i... pudło. Cały sekret wróży nad garstkiem. Pokaż mi to. Ha, widzisz? No, nieźle. Jak mam takie podejście? Nie, śmiej się ze mnie, okej. Okay. Ja miałabym achievement. O nie, co ja zrobiłam? Obczajacie, ale zlamiłabym to. O, wy to obczajacie w ogóle? Dobra, mam to. No dobra. Możesz wykonać skok. Ty wyciągasz ręce, możesz wykonać skok. A ja chcę do góry. Mam jakiś skok wykonać? A że tam, dobra, mam. Jeszcze trochę. Dobra. Jak wyciągam ręce, mogę wykonać skok. No i jazy. Ciach. Dobra. Widziałeś to? Widziałeś to? Pełna profeska. No jasne, czysty profesjonalizm. Do góry się da? Nie da się. I w dół. I do góry. A jak mój brat sobie radzi? Nie zapadł się. Gdzieś tam trzeba trafić. Dobra, tutaj trzeba trafić. Może zaczepimy się o tę belkę. Trzeba rzucać tą. Dobra myśl. Ty masz linę. No ja pomyślałam już, że musisz rzucić linę, bo ty masz linę, a nie ja. Zamieńmy się miejscami. Dobra. Wejdź po mnie. Dobrze się chwyciłem. Okej. Ja nie na plecak chcę. Ja chcę być na plecak, na plecak. Zrobimy to tak, słuchaj. O tak to zrobimy właśnie tak. Jak na żabki. Na żabkę to zrobimy. Co, proszę, na żabkę. No weź rzucaj. Ja cię tutaj podepomiziam cię po pleckach. No. Nie podoba ci się taka opcja? Kurde. No działaj. Patrz teraz. No dawaj. Za pierwszym razem. No brawo. Wiesz, nikt nie lubi pozorów. Dobra, chodź na ten. Możesz tu zejść, żeby dostać się na drugą stronę. Tuż za tobą. On tam w dół? A, dobrze. Na żabkę nie chciał, kurde. Dobra, i tutaj X-em. No i teraz okay. Się trzeba... O, tak fajnie, tak byście wszyscy chcieli, nie? Ja też bym tak chciała spróbować, tak sobie przebiec się tak po skałach. Ale wyczes. Nie. I w drugą stronę. To jest fajne. To było fajne, ale to było fajne. Widzicie, dobrze, że sama nie skakałam. Do góry, w lewo, pokam. Taką łąskę. Wychyl. Aha. Nie, ja w tamtym chcę.
I wciśnij X, aby skoczyć. Nie, nie, tam się bujaj. Bujaj się, gościu. Podbujać się musisz. Jeszcze troszeczkę. I co tam, że ogólnie tak nie pamiętacie, tak dłonie ułożone nie dają wam pełni bezpieczeństwa. Musicie tak z kciukiem. Uczyń mnie na gimnastyce, nie? Co? Respirator, respirator. O kurde, ochraniacze, ochraniarze. Ale mają giwierni mają. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Dobra, no to wbijamy. W mordę. Widziałeś go? Koleś był uzbrojony po zęby. No widziałam. Może ten desadem jabłuszko, cytrynkę? Sam nie będzie nam potrzebna. Cytryneczka. Akcja. Obyś miał rację. Ja coś czuję, że tutaj są jakieś skarby. Tyle lat w celi. Najbardziej tęskni się za małymi przyjemnościami. Świeże cytrynki? Na przykład za jakimi? Na przykład? Na rozmowę ich teraz wziął. Zapachem cytryn. A, cytrynki! Jazdą na motocyklu? Niby to pierdoły, ale jednak. Jazdą na motocyklu? Też mu się zachciało. Patrz, jest nasze okno. No, dawaj. Dobra, już niedaleko. Przybyli umłani pod okienko. Już niedaleko. Teraz się tłuka. To jakieś konie chyba były, bo tu na konie są jakieś rzeczy. Warsztacik. Powinna wytrzymać. No i siup. Lina mi się zaraz kończy. I co, mam tam zejść? Chyba niezbyt. Ja myślę, że się trzeba rozhuśtać. Rozhuśtamy się i ciach. Mamy to. Dobra, chodź! Tak to chodź. Oj, to musiało boleć. Tak szczerze. Zapamiętałem te zeskoki jako mniej bolesne. No, na pewno musiał boleć. A propos twoich cudownych znalezisk. No, to co z nimi? Zazdrosny jesteś? Po co zdjęcia? Nie ufasz mi, bracie? Czy tym bracie mi nie ufasz? Gdzie ty w ogóle jesteś? Tam w dół poszedłeś? No. No właśnie. No, zdjęcia chciałeś oglądać. Niestety, Elena część sfilmowała, ale kamera przepadła. Lul? Szkoda. Mam trochę rysunków. Jak wrócimy, to ci pokażę. Myślisz, że on jest już za to, że go nie wypuściłam z paki? Powiesiłeś je sobie na lodówce czy coś? Nie, ja to dobre rysunki. Chętnie zerknę. Trochę chyba go byś miał. Gdzie my mamy teraz iść? Dobra, boję się, ale spróbuję. To się skończy źle. Ja widzę, że to się źle skończy. To nie może być tędy. To trzeba się wspiąć gdzieś tutaj. Nie, tędy się nie da. Muszę z innej perspektywy na to spojrzeć. Czekajcie. Powspinam się troszeczkę. Na pewno to nie jest przypadkiem tutaj położone. Pewnie coś trzeba gdzieś zahaczyć. To tam trzeba się jakoś przedostać. Albo tędy? O, tędy. Tędy do góry trzeba pójść. Do boczku. I do góry. Pięknie. O, i teraz będziemy się bujać. Bujaj się, bujaj. Będziemy się teraz bujać. Ło! Trochę zaczynali z Prince of Persia, nie macie wrażenia? Tam do góry? Nie, tam się do góry nie da. I do góry. Tutaj mamy jakiś schoweczek? Nie, nic tu nie ma. Widzicie, taka zgramność ruchów tylko dzięki tej muszce. Do ściany, bliziutko przy ścianie. Rączki mamy tutaj. Wygląda obiecująco. Jak małpka. Niebezpiecznie. Ten tak małpka skacze, dosłownie.
Ojoj. Żyjesz tam? No i teraz tak jak w tym. Na placu zabaw. Bawiliście się kiedyś tak na placu zabaw? Bo ja tak. Lubiłam takie ten. Takie zabawy. Mamy to. Dobra. Udało się wspiąć jeszcze wyżej, bo to w dalszym ciągu za mało. Jeszcze wyżej musimy się gdzieś wedrzeć. Gdzie my teraz idziemy? W prawo z powrotem? Widzisz gdzie teraz? Jakieś propozycje? Lepiej nie spodłuj, braciszku. No. Spokojnie. A tam. Wyczuwam w tym tekście podtekst. Nie uważacie? I do góry. Ciup. No do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, fizolu. Do góry. Kurde, on musi mieć mięśnie wyrobione. Dobra, dzięki. Nathan? Nathan? Co? O, tak. Przydałoby się. A później? No dobra. Taki bucika. A buty wyżerowane czy nie? Tak. Bo no buty sprawdźcie. Spoko. Co najmniej jak milion dolców. Chodźmy. Tak wyglądasz jak w słabym, jak w tanim garniaku, tak wyglądasz. Sally? Sally. Wiesz dlaczego lubię imprezować z bandziorami? Dlaczego? Nikogo nie obchodzi, że palisz w środku. Tęskniłem. Ja też, młody. A ten tu to mój zmarły brat. No, tak mu się ożyło. A niech nie szlak. 15 lat. No. Cieszę się, że żyjesz sam. Cieszę się, że żyjesz sam. Jeżeli ma zostać wśród żywych, chodźmy po krzyż. Tak. A propos krzyża. Ciężko będzie. Mamy problem. A co? Chodźcie, coś wam pokażę. A propos krzyża, Houston i chyba problem. Pewnie taki zabunkrowany cały. Zobaczę. Krzyż Avery'ego. Wyciągnęli go dosłownie przed chwilą z depozytu. Zmienili kolejność aukcji. Ktoś musiał za to słono zapłacić. Kiedy zaczną licytować? Zaraz. Góra za 15 minut. Musimy wymyślić jakiś sposób. I rozwiązać ten drobny problem kilkuset naocznych światów. Wiemy, więc może podmienimy ich uwagę. Jak? Jak? Tak w więzieniu. Jeszcze nie wiem jak. Musi być sposób. Jeśli strażnicy zobaczą nas przy krzyżu... Nie zobaczą nas. Jezu, co wy, nigdy nie byliście w więźniu? Jak chcesz wykręcić jakiś numer, czekasz aż zgaszą światło. Dobra, gdzie tutaj są bezpieczniki? Będę cię, chcecie wykręcić jakiś numer, to musicie czekać, zgaszą światło. Elektryka. Tu, na górze. No, trzeba tam wejść i zgasić światło. I zwinąć krzyż. Włączy się zasilanie awaryjne. Tak, ale będziemy mieli kilka sekund ciemności, wystarczy. Musimy stać tuż obok krzyża, kiedy zgaśnie światło. Nie podejdziemy tak blisko, zauważą nas. Scusati, signori. Antipasti? Dziękuję. Cześć. A jak tam? Ciao. Możesz się skupić? Kelnera nie zauważą. Może się udać. Uda się. Yummy. Okej? Dobra, ja pójdę na górę i wyłączę prąd. Ale to jest dobry, jak dobry serial po prostu, naprawdę. To jest jak dobry serial. Ale i miej oko na krzyż, okej? I miej oczy szeroko otwarte. Było nie tak. Jasna sprawa. Gdzie jestem od bezpieczników? Piłka ciągle w grze. No 15 minut trochę mało. No dobrze, chodźcie. Pójdziemy piwnicą. Powiem ci, Wiktor, że nieźle się trzymasz. Przyszedłem na weganizm. Przepraszam. Nie, no na co? Weganizm. A ty gdzie? Czemu na balkon idziesz? Chcesz nam zamienić słowo? Co jest z tobą? Co robisz? Obmyślam nasz plan ucieczki. Łatwo nie będzie. Spokojnie. Mamy na koncie znacznie trudniejsze skoki.
Tak, wiem, wiem. Próbuję nie myśleć o tym, co nam zrobią, jak nas złapią. Sam, jeżeli sprawa się... Zaatakował go myśli. Tak, on teraz się czuje, jakby go zaatakowały myśli. O tak. No susie. Popraw muszkę i idziemy. A co to? Nie, tych szkatułek nie można ruszać. Idź do dołu. O, listy! Co to? Przybliż. Czytaj. Aukcja. O godzinie 19. Nie można odwołać ofert. Wszelkie opłaty należy uiścić najpóźniej do północy. Osoby nieuczciwe, podbijające stawki lub nie dotrzymujące terminu płatności muszą się liczyć surowymi karami. Transport wylicowanych przedmiotów, jeśli znajdzie taka potrzeba, może zostać zorganizowany przez menadżerów naszego domu aukcyjnego. Numer pozycji, właściciel, kolekcja chińskich brązów, sześć terakotowych żołnierzy, łuczników, krater Eufroniasa, jajko Fabrice, jako skórką i szafirowym wisiorem, paryjska statuetka, syryjska ikona z Judaszem Jezusem, drewniany krucyfiks, 20 tysięcy euro. Cerząca majątku 6 złotych dublonów, zdobiony kordels, bursztynowa komnata. No dużo tego. Aukcja o 19. Piękne pomieszczenia. W ogóle nie wiem, gdzie on poszedł. Piwnica jest tutaj. Chodźmy. Piwnica jest tutaj, chodźmy. No, ale tu wytwornie. No, fajnie. No tak, przecież to kretyńskie techno tu pasuje. Fajne party. Słychać techno? A jest, faktycznie. No, faktycznie techno. Jajko Fabrice, jak już. Dziękuję za dokształcenie. Otwieramy drzwi. Zamknięte. O, przypisane. Zamknięte. Szlaka były otwarte. I co teraz? Otworzysz zamek? Nie no, przecież nie taki. Trzeba tam wejść inaczej. Już wiem, kto będzie dostanie w pierdziel. Widzieliście? Karta, tylna kieszeń. Ta. Robi się? Zaraz, chwileczkę, spokój. Może ja to zrobię. Całkiem sporo tu gapiów. Myślę, że sobie poradzę, braciszku. To serać. To serać. Serać. Skubany. No co jest? No patrzcie! Kurde, wyjumanie jednego typa nie jest takie łatwe. Wcale nie wyglądam podejrzanie. Braciszku, zrób to za mnie. Może potrzebujesz pomocy? Tak. Tak. No okej. A może byśmy zrobili to po starym, dobra? Dobra. Gdzie on jest? Gdzie on po raz? Nie wiem, dokąd pójść. Gdzie on jest? Gdzie mam iść? Skupiłam się! Nie. Cholera. Nie wiem, gdzie on polas. Zniknął mi. O, mam go.
Mam to. O! Mam to. On we mnie wątpił. Mamy to. Lubię pracować z zawodowcami. Ja też. No to pyk, a nie powinnam się przebrać? Dobra, kolejne podejście. Będą nam potrzebne. Co to? Świetnie. A, będziemy się komunikować. Krz, 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 Houston, I have a problem. Krz, krz. Dam znać. Houston, I have a problem. Krz, krz. A, on wyzajął ma to, tak? Ten krzyż. Podobno przeszukować wszystkich ludzi nagle? Lul. Hej, baby. Ręce do góry. Ręce do góry. Cześć, Wiktor. Cześć, Wiktor. Ładna, nie? Fajna. Miło cię znów widzieć. Fajne loczki. Ale tym razem to ja jestem górą. Całe szczęście, że to nieprawdziwy pistolet. Pierwszy raz widzę cię nie w mundurze. Tak. Wiesz, jak jest. Od czasu do czasu człowiek musi się wylaszczyć. Wylaszczyć. Dobrze wyglądasz, wiesz? Wylaszczyć. I vice versa. Męczę się tutaj. Bardzo się cieszę, że nareszcie mam z kim pogadać. Albo się dzień na buty. Mimo, że jesteś Amerykaninem. Słabo się wylaszczyła. Rodziców się nie wybieram. Szłam właśnie do baru. Przynieść ci coś? Tak. Tak, z kocką. Na lodzie. Nie uciekaj. O, przepraszam. Dwa. Nate? Słyszałeś to? No pewnie. Ta pani chce ci postawić drinka. Postawić drinka. Ta pani drinka nazywa się Nadine Ross. Nadine Ross? Szefowa tej firmy najemniczej? Shoreline? Shoreline. A, właśnie. Miałeś z nimi przeboje. I to jeszcze jakie? Ale Nadine na szczęście... Tum. Jesteśmy gotowi. Tum. Tarararam. Obuzuj, tak? Tum. Idziemy? Tak, do dzieła. Tum. Tarararam. Muszę się dowiedzieć, gdzie siedzą kelnerzy. O, może wywabisz kogoś z kuchni? Dobra, poszukajmy kuchni. Ane, tym jedzeniem można by wykarmić małe miasto. Tum. Tarararam. Mają pełen zakres. Tum. Śluby. Tarararam. I czarnorynkowe. To ja pójdę na prawo. Bo tam, gdzie nie było gościu. Tum, tyrarararum. Dobra, to jest drugie przejście, nieważne. Tum, tyrarararum. No idę, idę, idę. Tum, tyrarararum. Tum, tyrarararum. Paka, cicho. A. Tam. Tam. Tam, tyrarararum. Tam lepiej nie wchodzić. Tam, tarararam. Tam, tarararam. Co u licha? Tej bramy nie było na planie. Tam, tarararam. To przypał. To mamy przypał. Zamknięta oczywiście. Oczywiście, że tak. Dobra. Plan B. Plan B, e. O, tu coś jest. Tam, tarararam. Proszę bardzo. Tam, tarararam. Tym, tarararam. Tym, tarararam. To są jakieś przewody wentylacyjne. I like it. Nathan, chodź rzucić okiem. Tym, tarararam. Tym. Znalazłem tutaj! No dobrze. No dobrze. O, to ja coś czuję, że ten nie wyjdzie. To się tu zamknie. Kto tu kładł elektrykę? Nie masz może... O, fuck. To się źle skończy. Dobrze mieć na pewno. To pewno zwino? Oczywiście, jeśli nie trzeba biegać. Ja się martwię, że to na pewno nie zwino. Zaczyna mi się mieszać w głowie od tych oparów. A dobrze, że Sally prowadzi. Tam, tarararam. Tam, tarararam. Tam, tarararam. Tam, tarararam. Tam,
Tarararam, posiedź tu go. Sporo tu rzadkich roczników. Tarararam. Może Alcazar zadowoliłby się tym winem. Tarararam. Coś mi mówi, że to nie przejdzie. No weź tu świeć, no. Tym. Tarararam. Tum, tarararam. Tutaj, tutaj i potem tam. I tam. Tam. Tarararara. Czy powinniśmy się martwić tym, że Wiktor zagaduje na Dean Ross? Słyszałem parę makabrycznych historii o jej ludziach. O, nie martw się. Co to? To stary wyjadacz. Czym to jest droga donikąd? Co to za mądry ten Janusz wybudował tu schody? Tam. Tarararam. Coś pyknęło. Tam. Tarararam. Tam. Tarararam. Tam. Tarararam. Czy ja idę w kółko, robię to samo? Czy ja tu byłam? Ja tu nie byłam. Tędy. Zgubiłam się. Tam. Tarararam. Znowu drzwi bez wyjścia. Patrz, wentylacja, to nasze wyjście. Świetnie. Wystarczy się wspiąć. No, wspinę. A, trzeba coś przysunąć. Jakaś beczka. Tym. Jasne. Tym. Tarararam. Tym. Tylko się nie tarararam. Tym. Tarararam. Tym. Tarararam. Tym. Tarararam. No to w górę. Tym. Tarararam. No i siup. No już. No i po krzyku. Prawo czy w lewo? W lewo czy w prawo? Tu ciasno, nie? Nie, tędy nie chcemy, idziemy dalej. Pełno kurzu. A śmierdzi. O, to zatoki by mi od razu siadły. Jak kurzu dużo. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ma ciuchy, quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Na szczęście jest tu pełno kanarów. Dobra, trzeba komuś w łapek przywalić. Coś muszę im chyba wpierdzielić, muszę ich tak, wiecie, uciszyć ich muszę. I zajumać im ciuchy. To jest plan. To jest boski plan. Boski plan. Mogę strasznie duża ta wentylacja. Zawsze. Dobra. O, no ja tam to patrzyłam wcześniej, ale się nie dało. Czemu ty nie możesz otworzyć krat? Tylko mnie wyręczasz tym. No co jest? No czemu się nie świeci? No weź otwieraj. Ty pierwszy. Właś. We dwóch. No, posuń się. Idź, siuś. Tak mówiła mi nauczycielka angielskiego w szkole. Siuś! This is Yayuga! Siuś! Jak tu ktoś jeszcze planuje włam? A, mam soczewka, przepraszam. Ała. Au, au, au. Czekajcie. Świeże powietrze, w końcu. O kurde. To chyba musimy zrobić przerwę. Ach, coś mi z okiem się stało, czekajcie. Następne, wiecie, lajka zostawiamy, jeżeli wam się podobało. A ja muszę naprawić oko, bo się popsuło. Zostawiamy lajka, wiecie, za poświęcenie. Aaa, gdzieś zapewne poświęcenie i komentarze musicie zostawiać. Nie, w ogóle zaraz będzie następny odcinek, więc wiecie. Włączę playlistę. I like it.